Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u stóp Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że nimi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal mi tego ludu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Doświadczamy dzisiaj w Ewangelii sytuacji, można by powiedzieć, zwyczajnej w życiu Jezusa i apostołów i ludzi, którzy z Nim idą, ale ta zwyczajna sytuacja jest pełna cudów, pełna działania Bożego. Tak jak kiedyś Pan Jezus działał z mocą, tak i działa dzisiaj i też zamienia dzisiaj naszą codzienność na to, żeby być z Nim, żeby to była codzienność pełna cudów, takich zwyczajnych, normalnych, przez to, że stajemy przed Jezusem i robimy to, co w Ewangelii. A w Ewangelii ludzie przynoszą tych, którzy są w potrzebie, chorych, ułomnych, pogubionych i kładą ich u stóp Jezusa. Dzisiaj, kiedy zawierzamy się Matce Bożej nieustającej pomocy, kiedy robimy to co środę, kiedy mówimy Bogu o naszych intencjach przez ręce Maryi, kiedy mówimy to też bezpośrednio Jezusowi, to jest to stawianie kogoś przed stopami Pana Jezusa, powierzanie kogoś pod stopy Jezusa. Potrzebujemy się nieustannie tego uczyć, żeby to, co żyjemy, czym żyjemy, co jest naszą trudnością, zmaganiem, żeby tak podchodzić do Jezusa, że kładę to pod Jego stopy i zostawiam. Bo Pan Jezus wie, co dalej z tym zrobić. Poza tym mamy mnóstwo sytuacji w życiu, którym nie potrafimy sprostać, które nas przerastają. I albo będziemy się nimi zadręczać, albo po prostu położymy je pod stopy Jezusa i powiemy: Panie, Ty się tym zajmij. Co ja mogę? Mogę się tylko zamęczać tym i z tego powodu będę nieszczęśliwy. Chcę to Tobie powierzyć. I ludzie 2000 lat temu byli tego świadomi. My tego nie weźmiemy sami i nie mamy mocy sprawczej, żeby niewidomy zaczął widzieć, żeby ten się nawrócił i tak dalej. To może tylko Bóg zrobić. On ma władzę nad naszym ciałem, nad naszą duszą, nad naszym sercem. On sam może wkroczyć w różne problemy, z którymi się zmagamy. Uczyć się stawiać ludzi, tych, których nosimy w sercu, przed stopy Jezusa. Kłaść ich pod stopami Jezusa i tam po prostu zostawić. Teraz wróciłem z rekolekcji, które miałem pod Wrocławiem w Tyńcu i tam była, chodziła na rekolekcję taka rodzinka, 9 dzieci, więc nie 9-osobowa. I ta żona mówi, że mąż jest już w szpitalu umierający. I powiedziała, że najmłodsze dziecko ma 2 lata, najstarszy syn jest na początku studiów. I oni codziennie przychodzili, a wczoraj, kończąc rekolekcję, przyszli i powiedzieli, że tatę już wypisali, żeby umarł w domu, bo już nic nie mogą zrobić. Zapłakani. Teraz postawić ich bardzo dojrzali w tym wszystkim, w tym zmaganiu. Dzielą się,
prosząc o modlitwę jednocześnie, ale zostawić ich pod stopami Jezusa. Nic nie można zrobić. Mama zostanie sama z dziewiątką dzieci, a ten syn, który wczoraj tak sobie tak myślę, jak mówić mu o Bogu dobrym? Jak ich uczyć tego, że Bóg jest dobry, że się o nich troszczy? Ale widząc go, tego najstarszego, pomodliłem się za niego z takim błogosławieństwem, też na koniec rekolekcji położyłem rękę na jego sercu, żeby przejął stery, że Bóg go czyni, namaszcza, żeby on był teraz głową, żeby do tego też tak podszedł, żeby stanął u stóp Jezusa po prostu. Takich sytuacji to mnie dotknęło, bo to mnie teraz miałem na rekolekcjach, ale podobne sytuacje, podobne, inne, mamy w życiu, macie w życiu, gdzie nic nie możemy po ludzku zrobić, możemy tylko powiedzieć Jezusowi: Panie, Ty na to spójrz, kładę pod Twoje stopy, niech się dzieją cuda. Ty z wszystkiego możesz wyprowadzić dobro. Powołujesz takiego ojca dziewięciorga dzieci do siebie. Jaki jest w tym Twój zamysł? Jak dzieci będą patrzyły na śmierć taty i w tym wszystkim mają rosnąć w dojrzałości, w Bogu, a to jest możliwe. Ale jakie trudne. Jak Bóg stawia, przyspiesza dojrzewanie, przyspiesza rozumienie pewnych rzeczy, ale we wszystkim ma swój zamysł. Bo Bóg jest dobry. Bóg jest tym, który mówi: żal mi tego tłumu. Ten tłum, który przyprowadzał ludzi pod stopy Jezusa. Żal mi tego tłumu. Nie chcę, żeby odchodził głodny, żeby w drodze nie zasłabł. I chociaż apostołowie mówią, że nie da się nic zrobić, nie można już nic zrobić, jest to sprawa beznadziejna, to Bóg jest tym, który zajmuje się człowiekiem do końca, pomimo opieszałości, niewiary apostołów. To On jest tym, który karmi dosyta i o każdego z nas się troszczy. Nawet jak nie widzimy, jak nie rozumiemy, jak to się dzieje. Zachęcam, żebyśmy w duchu tej Ewangelii prosili Boga o umiejętność przyprowadzania, kładzenia ludzi, bo nie przyprowadzenia, kładzenia ludzi u stóp Jezusa. Taka jest ta Ewangelia. Nie przyprowadzili, przynosili i kładli u stóp Jezusa i odchodzili, żebym powierzał Bogu sprawy w taki sposób, że one są już w ręku Boga i tylko w Jego ręku. Bo On jest Bogiem dobrym. Amen.